Siemano widzowie, ja nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinek z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka, przede wszystkim wpaść na Twitcha, tam streamy koło 20. Słuchajcie, musimy się udać na cmentarz. Tutaj dzisiaj będą chować naszą siostrę. Po drodze musiałem trochę wysprzątać tutaj przeciwników, ale uznałem, że nie będę wam tego pokazywać na odcinku, bo to zwykłe bicie się. Natomiast wykorzystałem umiejętność, której nauczyliśmy się w poprzednim odcinku, to znaczy tych cieni. One są totalnie OP, one-shotują przeciwnika, naprawdę mają gigantyczny damage. Ale pewnie będziecie jeszcze mieli tutaj okazję zobaczyć, co one potrafią tak naprawdę w akcji. Raczej na cmentarzu nikogo nie powinno być chyba, tak mi się wydaje. A tu w ogóle coś mamy. Ocal samotną kobiecę. O kurczę. Już biegnę, samico. Samotna samica. Okej. Dobra, to wam zaraz... O, idealnie, zaraz wam pokażę, co robią cienie. Cienie są totalnie powalone, patrzcie. I one shotik gościa jest zrobiony. Złamany w pół. I w ogóle mnie to nawet chyba nie kosztuje tego. Tego co widziałem. Nie kosztuje mnie to... krwi, ani chyba w ogóle wytrzymałości mnie też nawet to nie kosztuje, także jest naprawdę, naprawdę super umiejętność. Dobra. Pyk, dzida. Dzida też jest naprawdę fajna. W ogóle ile zadaje dzida, tak z ciekawości w sumie. Pyk. Oj, dużo bardzo, 190. Czyli praktycznie 4 moje ciosy, takie zwykłe z tego kozika, co ja zadaję, nie wiem co to jest, piła chyba. Witam. Ciekawe, czy jakbym jej jakby nie pomógł, to ona co by się z nim stało? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay. A pokaż, czekaj, więcej szczegółów. A, zapomniałem ulepszać sobie hipnozę, zaginięcie. Chyba, że generalnie... A, chciałem z tą porozmawiać, zobaczyć. Chyba, że generalnie nie... Dobra, skip. Chyba, że generalnie to jest tak, że hipnoza mi się sama ulepsza. No bo na przykład teraz mi się ulepszyło, wydaje mi się, na drugi poziom, a ja miałem pierwszy. Czy to chyba samemu się ulepsza. No dobra. Myślę, że nie ma co z nim o tym gadać na ten temat. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. A co tu się w ogóle odjebało, halo? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Kim jest? Tym co my? Tym dekonem? To jest wampir, tak? Czy co? Tu się odpierdala, ta ciekawość. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Weź udział w pogrzebie Mary, nie rzucając... się w oczy, ale tu mam jakieś krucjata, zaktualizowane śledztwo. Ja wykonuję to śledztwo jakieś podobno. Pokaż. Wdowa w opałach, to jest to co ja robię? Nie, no to już chyba wykonaliśmy, prawda? Podążaj tropem krwi, a zbadaj zwłoki by znaleźć Samuela, odzyskaj zwłoki Samuela z cmentarza. To bym sobie generalnie zaznaczył, skoro tutaj jesteśmy. Okej, okay. To zupełnie przypadkowo się w sumie natknęliśmy na tą misję. No to idźmy, czemu by nie wykonać tej misji, ona się to ujejciu. Trauma do końca życia, jakby tam spojrzała do tyłu. Czyli nie ja bym miał traumę do końca życia. I gdzieś tutaj ma być Samuel i musimy podążać śladami krwi. Tak mi tutaj ten ziomo mój powiedział. To my sami sobie powiedzieliśmy. Oślepiony skala, czym się różni oślepiony od zwykłego? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no chodźmy tymi śladami po prostu. Strasznie dużo na cmentarzu skali jest. De facto. Dobra, gincie. My w ogóle jesteśmy jakimś dziełem szatana, tak de facto, nie? Wampiry w ogóle są chyba dziełem szatana tutaj. Ty, nie został zaunshotowany, prawie nic mu nie zadałem, czemu? Ej, czemu teraz mu nic nie zadałem praktycznie obrażeń? Dziwne w sumie. Czemu używam broni? Może być. Os. Tak w sumie. Tak na cały czas praktycznie jej nie używam. Pierwszy raz nie użyłem, więc. A i fajne jest to, że mi się od razu wytrzymałość regeneruje i mogę tego. Mogę gryźć go i od razu wytrzymałość mam regena. Dobra. Wysoki poziom trochę mają, szczerze mówiąc. A to są podwampiry, także.
trzymaj się, wariacie, no ale generalnie przydałoby się tutaj poulepszać tą moją broń, bo zadaje coraz to gorszy damage. Ojcze, jakże sprawiedliwy jest ojciec. Ojciec Whittaker zabrał mnie do opuszczonego domu nieopodal kościoła. To miejsce było potworne i cuchnęło. Większość z nich, cóż za straszliwy odór. Na ostatnim piętrze ojciec znalazł staruszka leżącą na brudnym materacu. Kaszlał i odkrztuszał krwawe plwociny do drewnianej michy. Ojciec uklęknął. Dziś w nocy obaj poszliśmy do zamtuzów. Poczekaj, co? Przyznam, że lękałem się mieć coś do czynienia z nierządnicami, lecz oni tam pomagali, dobra. Znajmy ojca Whittakera, dziwki i infekcje lgną do siebie. Dziś po raz pierwszy to ja prowadziłem akcję, postanowiłem wrócić na miejsce, w którym byliśmy 10 dni temu. Dobra, no możecie sobie przeczytać, to generalnie jest strasznie długie, więc nie będę tego czytał. Mam jakieś szczegóły, Tobias chce ogniem zwalczyć epidemię, Tobias jest zdania, że pastor głosi fałszywą wiarę, Tobias zabił już kilku chorych podczas krucjaty, której celem jest oczyszczenie miasta. O kurde, to nie jest w gościu, nie? Czy chłopin ta spalił, tak? Czy co jest? To może jednak warto było przeczytać. Dobra, gdzie ten Tobias jest? Ten zioma tu? Tu miałem kogoś znaleźć, prawda? Czy już znalazłem to? Znaczy znalazłem, w sensie już zjedli go, tak? Te skale. Tak mi się wydaje, dobra. Zgłoś się, tak, Luciata, zgłoś się do ojca Whittakera. Taką mam teraz misję. Dobra, no wyczyliśmy tutaj te skale, czemu by nie? I udajmy się na ten pogrzeb. Niezauważeni. A czemu niezauważeni de facto? A, bo pewnie ludzie nie wiedzą, że... Nie wiem, czemu niezauważony w sumie. Czemu niezauważony mam się udawać tam? Stawię opór. Czy to nie jest moja siostra? Chyba, że... Nie wiem w sumie czemu. Oni nie wiedzą, że ja żyję? No ale to przecież pół Londynu wie, że ja żyję. To jakby... Co to ma za znaczenie, że moja matka by się dowiedziała? Tam nasza rodzina. Chyba dobrze, żeby się dowiedziała. Nie wiem. Dobra, użyjmy tych cieni, ale chyba na tych skale... Na te skale nie działają cienie. A teraz zadziałało. Dobra, nie wiem jak działają te cienie. Wtedy może jakoś, nie wiem, po prostu był błąd giereczki albo coś takiego. Tutaj? Czysto? W miarę czysto, do góry. No, na cmentarz nocą. Klasyka. Jeżeli chodzi o wampiry. Jaki klimatyczny cmentarzyk. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. No to jest właśnie ciekawe dlaczego. Weź udział w pogrzebie. Tu nie mogę, dobra, musimy jakieś dyskretne miejsce znaleźć. Tutaj? Wystarczająco dyskretne? Chyba tak. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father. The soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Myślałem, że stary chce naszą starą tam wrzucić do tego grobu. To poczyn jak mnie z bara chciał. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. W ogóle jakie kombo, bo jest ojciec, w sensie ksiądz, jest ojciec, nasz ojciec i w sumie my moglibyśmy być potencjalnie ojcem, jeżeli byśmy ją zarazili tym wampiryzmem. Oh Mary, what have I done?
wtedy by to było kazirodztwo. Ty, a z każdym poziomem, który wbijam, to mam wrażenie, że mam więcej, coraz więcej żył na twarzy. I coraz bardziej czerwone oczy. Coraz mniej ludzko wyglądamy. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Czuwam hipokryzję. Brzmi jak kiepski dowcip. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness. Nie, no nie wiem, czy by miała po co tutaj przychodzić. Może potrzebuje naszej tutaj pomocy. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Niby jak, powiedz jak? Każda noc przynosi nową lekcję? I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies. Feeding your remorse. My mamy jakieś tutaj wrogów w sumie? And the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. To my jesteśmy kumple? Pray for Mary's forgiveness, if you must. Nie jestem religijny, skorzystam z twojej rady. Pewnie ma pani rację. Thank you, my lady. I will. My lady. Good. Taka emotka na Twitchu. My lady. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. To nie jest tak, że jak my widzimy jakiś tego, jakiś krzyż, to nas nosi na prawo i lewo? To się do kościoła świętej Marii. No dobra, chodźmy. Nie wiem, czy ja tam w ogóle wejdę. Jestem chyba istotą jakiegoś diabła albo coś takiego. Chyba, że tamten krzyż to był jakiś kurwa giga specjalny krzyż. Tu coś jest, jakieś krew. A, to że kryóweczkę tutaj mamy. Jo, tutaj jest kryówka. Awanturnik. No ale czy my musimy generalnie tutaj kimać? Chyba niekoniecznie, możemy tutaj pobrać jakieś ciekawe rzeczy. Sprężyna, ołowiana płytka. Tutaj znajdziemy coś też. Odblokowaną kryjóweczkę. No możemy spać, ale w sumie 600 mam tego, 600 punktów doświadczenia. To nawet nie mam co za bardzo chyba ulepszyć za te 600 punktów. Chociaż jakąś rzecz może mógłbym ulepszyć. Dobra, kimnijmy się, bo to jest w sumie 5 sekund, a sobie zobaczymy, czy nie ma czegoś do ulepszenia. No na pewno włócznie krwi nie uleczy, a to? O właśnie, tutaj... A, to jest większe leczenie. Ale kosztuje 1300? O kurczę, to dużo. 50 tylko więcej nas leczy, no to nie. Raczej odpuścimy. Potrzebuję właśnie jakichś pasywnych umiejętności, albo torba medyczna. Możesz mieć przy sobie 3 serum. Zwiększa liczbę naboi. Kurczę, możemy chyba dać w te naboje pójść. Plus 10% naboi? Ty, no to będę ze 2 naboje więcej przy sobie mógł nosić. To nie, to useless. Tutaj to kosztuje 1000, mgła z cienia. Moglibyśmy tutaj w te pazury i tak dalej poinwestować, tylko na razie to jest strasznie drogie w sumie wszystko. Krzepkliwość. 2 sekundy kontroli. Zatrzymujesz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. No to się będę musiał naklikać jak w League of Legends zaraz. Bariera z krwi. Dobra, na razie chyba odpuszczamy. Potwierdzam. To się no, nawet nie potwierdzam, po prostu odpuszczamy. Uzupełniliśmy sobie naboje i chyba możemy generalnie na tym stole ulepszyć sobie
naszą broń. Tak mi się wydaje, że może by się dało jak najbardziej. Zadawałaby 20 obrażeń więcej. Czy my w ogóle idziemy w tą piłę? O kurczę, to się wydaje też fajne. Prędkość ataku 10, wytrzymałość 25. Nie wiem, czy iść w piłę, czy iść na przykład, nie wiem, w topór. Ciężko mi powiedzieć. 85 obrażeń. To ile będzie zadawać? 95. Dobra, chodźmy w piłę na razie. Nie wiem, czy to szczerze mówiąc dobry w sumie pomysł, ale nie wiem, chodźmy w piłę. Niechaj będzie. Zwiększa zadawane obrażenia o 10? O! Ty, to... A, to ja takie coś jeszcze mogę. Przyjmij punkty krwi po trafieniu. Ty, ciekawe, to zróbmy to, czemu by nie? Pyk i to jeszcze zróbmy. A, bo to jest albo to, albo to. Kurwa. No debil. No dobra, niech już będzie. I kołek jeszcze bym ulepszył. Tych stróżów prawa. Też możemy to ulepszyć, to ulepszmy. I to też ma jakieś... dodaj 5 punktów ogłoszenia po trafieniu. To też fajne. Możemy to zrobić w sumie. Nie kosztuje tak już mega dużo. Pyk. I teraz będziemy jakiś solidny damage zadawać, bo ostatnio jest straszny syf. Praktycznie w ogóle nie bije tych przeciwników. To jeszcze możemy coś podnieść. No i jak spadnę, to mam nadzieję... O kurde, debil. Gdzie, że się nie zabije. Dobra. Pyk. 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 A, ten pistolet jest opa, ale niestety naboje drogie. Akurat problem. O, na niego bym użył piątki i zobaczył, czy go one-shotuje. To jest, on jest ciężkim przeciwnikiem. Prawie. Ale naprawdę mało brakło do one-shota, także potężny ma to damage, co sobie tutaj wynaleźliśmy. To jest taki ulcik jakby, coś takiego. Fajna, fajna sprawa mi się wydaje. Dobra. Po robocie idziemy na dół. Co mieliśmy zrobić? A, mieliśmy udać się w ogóle do kościoła. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Oż kurwa, to kto jest? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. To jest nasz stwórca? These immortals try my patience. With their plans and unsolicited. Tu co się kurwa dzieje? Ła, ty to kurwa kto jesteś niby? Wielebny Kane, no nieźle ty, a muszę go zabijać? Niezły chłop, nie? Nie, no co tu się odpierdala? O, wygląda jak, nie wiem czy ogląda się takie coś jak Kick-Ass. On wygląda jakby założył sobie dla jaj to. Dobra, słuchaj, masz tu cienie. Nie za bardzo chyba będzie chciał zabijać, ale no już trudno. Jest jak jest, wariacie. A wy nie powinniście też ze sobą walczyć? No powinniście. Dobra, uniczki i dwójeczka. Dobra. This man stung me with his faith. His crucifix. This is not good news. No nie jest, ale już wcześniej się zorientowaliśmy, że za pomocą krzyża są na stanie tutaj zadać obrażenia. Za pomocą krucyfiksu. Czymkolwiek jest krucyfiks. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czym się tutaj krucyfiks tak naprawdę różni od zwykłego krzyża. Jeszcze jest coś do podniesienia. Podnośmy to i tyle. Idźmy dalej. Czyli my nadal i tak chcemy iść do tego kościoła, tak? A co to w ogóle był, ten chłop? Wygląda jak, nie wiem, dziwnie wygląda właśnie. Jakiś ten, z jakiś, jak to się nazywa? Był taki w Deadpoolu, był taki srebrny ziomo. Wielki, trochę jak on wyglądał. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know
help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Nie potrzebuję powiernika, nie potrzebuję towarzystwa, to osobista sprawa. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. To osobista sprawa, to osobista sprawa. I've made myself perfectly clear. This is a private matter. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. Kościół. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us. Obawiam się, że nie jestem stworzony przez Boga. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Była moją siostrą. Powiem tylko, że mi na niej zależało. To nie twoja sprawa. Nie wiem. Who she was is not your concern. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? To był wypadek. Została pochowana, została zamordowana. It was an accident. Nie mam tutaj opcji, żeby się, żeby mu nie mówić. Czuję się odpowiedzialny, umarła przeze mnie. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, vicar. What would you like her to know? Przysięgam się, że przysięgam, że to nie ja, wybacz mi. Przysięgam, że dowiem się, kto za tym stoi. So sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. Dziwnie tak do jakiegoś gościa gada. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Jak pójść na przykład mówił, nie wiem, tak sobie w głowie i się modlił, to tak jakieś spoko, ale tak do gościa, jakiegoś zwykłego. Dziwnie. Dziwnie by było, nie wiem. Jakkolwiek religia mi się by dawała dziwna, nie tylko o chrześcijaństwo chodzi, ale... To, że generalnie by było dziwne, bo to przecież zwykły koleś jest. Przynajmniej dla mnie. Nieważne, o jaką religię by nie chodziło. Dobra. Myślę, że co musimy? Spotkać się z Edgarem Swansea w szpitalu. A, i tutaj jeszcze mam. Zgłoś się do ojca Whittakera. Whittakera. To nie był ten gościu, którego przed chwilą spotkałem, czy to ten jest? Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Słuchaj. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. Oh. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes. He is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Dobra, ty, a na który poziom ty masz hipnozę? Na piąte, a bardzo szkoda, szczerze mówiąc. Ty chcesz palić ludzi, generalnie palisz ludzi. Tobias Whittaker. Confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Wykorzystałeś epidemię, by zabijać. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself, the proliferating sick. You're not the savior of London.
You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Okay. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery? A to już było, teraz gadaliśmy o tym, tak? Wystarczy, żegnam, dziękuję. A jeszcze mamy coś, jakieś pytania mu do zadania, osobiste pytania? Twój adept był hieną cmentarną. Samuel stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Profanował ciała zmarłych. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Spoko, ok. Życie w Londynie? Nie chcę go tego pytać. Jakieś wieści w sprawie lazaretu? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel. And she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. Dobra, dzięki za rozmowę, wariacie. Przyjdę tu na poziomie 5, żeby cię zabić. Nie wydajesz się dobrym gościem. Przypominam, że on generalnie palił ludzi żywcem. Wydaje mi się to mało święte, jak na osobę świętą. No i co? I mamy, w sumie mamy pewnie jakąś misję poboczną też do wykonania, czy nie? Odzyskaj pakunek Beretta Luisa. To misja poboczna została już wykonana, chyba. Nowa w opałach. Tutaj mamy jakieś śledztwo. Poszukaj zamówienia. Mamy, ale w sumie kierujmy się na razie może wątkiem głównym. A z nim możemy porozmawiać, bo on chyba wydał tą gazetę. Że mamy tutaj kilka słów na, do powiedzenia na ten temat. Nie ma tu pracy. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, idzie do nas. I'm convinced things will change. Tutaj potrzebujemy wskazówki. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as Vampir. People are getting better, I'll Don't want entertainment. Pozdrawiamy serdecznie. Goodbye, Mr. Darby. No i z nami nie ma co w sumie gadać. Nie ma chyba nic ciekawego raczej do powiedzenia. No i co, przed siebie raczej tu nie powinno być żadnych gości. Tak mi się wydaje. Czy ty jesteś... A... O, ty, poczekaj! Ty, bo teraz... Aha, czyli oni teraz kurczę używają normalnie tych. Czyli to nie, ja myślałem, że generalnie to jest ksiądz, a to jest tak, że oni po prostu używają tych krucyfiksów na nas, bo wiedzą, że to działa. Okej, okay. Sprzedamy kilka ciosów. Fajny ten cień, naprawdę, naprawdę solidny. Jeszcze przy okazji możemy zadawać damage, więc w ogóle to jest zajebiste. Dobra, pyk. No i tutaj chyba Gida. Leczonko? Nie, nie, w sumie nie musiałem. I pyk. Czy jakieś więcej mega damage zadajemy? W sumie chyba niekoniecznie. Słyszę jakieś zombiaka.
Dobrze słyszałem? Bardzo dobrze słyszę. Też chodźmy w sumie go załatwić. Nie wiem, czy one się respią tu w nieskończoność, w sumie nie wiem. Nie wiem, czemu oni w ogóle ze mną walczą, przecież nie mają szans. Jestem nad nimi, tylko nie wiem, czy oni w ogóle zdają sobie z tego sprawę. Tak samo jak ten gościu za nas przed chwilą, z którym rozmawialiśmy, co mówiłem, że wygląda jak ten gościu z Deadpoola. No to też się wydaje być na tyle mocny, że nie mamy z nim najmniejszych szans. O kurwa, mać! Okej. Okay. To one mają wysoki poziom. Który ty masz poziom? Jak też 16, to uciekam, bo ciężko będzie. Kurwa, 16. Dobra, uciekam. Tutaj coraz gorzej w tych dzielnicach. Au, au, zostaw. Nimi się zajmijcie, nimi, nie mną. Nimi. Ała. Ała. Dobrze idę? Dobrze idę. Dobrze generalnie, że tutaj możemy skipować sobie to wszystko. Kurwa, no tylko mi się postać buguje. No biegnij, biegnij. Ty. No zaraz umrę, no biegnij. O, przed nami jest chłop. No i co? I co ty robisz? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Dość tych zagadek. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Nic nie rozumiem. Mogę go zapytać, dlaczego ja albo cokolwiek. Myślę, że będzie tutaj więcej trochę rozmowy. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. No jeszcze, że mówiąc wątpię, że to zwykły ziomo jest. Czy wątpię, że będzie cokolwiek wiedział. No ale idźmy z nim porozmawiać, tak czy siak chyba. Wydaje mi się to... dobrym pomysłem. Plus to jest nasza misja, więc tak czy siak nie mam wyboru. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Może mogę go zabić? By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Bo niekoniecznie, kurde, potwory mają strasznie wysokie poziomy, a ja nie zabijam postaci i nie mam umiejętności, mi jakoś nie wzrastają mega dużo. At least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home.
Nikt nie zauważy kilku kolejnych trupów. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal, it would ruin us. We must restore order. O, my już jesteśmy zrujnowani. Ten lekarz, ten o tym szpitalu nikt nie mówi nic dobrego. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Nie mylą się, nie zaatakują, obronię was wszystkich. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Rozdział trzeci. Święty Smutas Easter Endu. Połóż kres barbarzyństwu. Dobra, musimy się udać na dół. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Kurze. Ty, to ja wcześniej tu wchodziłem i tego nie widziałem? Oni pewnie rozmawiają o tym, co tu się wydarzyło, co? O, no i po babci, co tu była, tak mi się wydaje, że ona... Detka zaliczyła, była to taka babcia. Czy ona żyje? Była, no, ona coś tam lubiła plotkować, coś takiego było z nią. Kurczę, no przydałyby mi się punkty doświadczenia, ale nie chcę zabijać randomowych osób, ale ciężko może być, mi się wydaje. Teraz, no, że będzie ciężko, strasznie. Możemy z nią... Ej, ja też ją mogę zaatakować w ogóle. Tylko bym musiał mieć 20 poziom hipnozy. Oh, Jonathan, to jest chyba niemożliwe. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Wszystko musi umrzeć. Zjemy razem. Co? Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Był ogromny. He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Okay. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Okay. Ciekawe, co jak ktoś był wcześniej wierzącym. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask.
A, czyli tylko tych chorujących, tak? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Okay. To tak jest normalnym chyba jedzeniem. Zawsze można zjeść hamburgera, ale można też zjeść jakieś brokułki. Zresztą brokułki akurat są OP. To nie lubi broku. Pewnie sporo jest osób. Ale to psychopaci jebani chyba. Dobra, ty, ja chciałbym jeszcze z nią porozmawiać i zobaczyć jej jakość krwi, tak z czystej ciekawości. Mogę kliknąć? A nie mogę jej jakby jakości krwi sprawdzić. Czyli nie będziemy mogli jej zaatakować, dlatego ma tutaj 20 poziom hipnozy, żebyśmy nie mogli tego po prostu zrobić. Ile mam pitosu przy sobie? 295 golda. Bo ma fajną broń, którą można by było od niego zakupić, tutaj tą strzelbę. Wczytywanie? Co się wydarzyło? Jakie wczytywanie? Yo? Bruch? Oj, to chyba jakiś błąd giereczki tutaj jest. Good evening, doctor. Still trying to save lives. Dobra, nieważne. Dobijmy targu. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. Dobra, skipuj. Przyzwoita broń, strzelba Miltona, broń dystansowa, magazynek 2, deltówka. Nie no, fajna broń chyba. Wydaje mi się, że warto by było ją zakupić. Szczerze mówiąc, chętnie bym tutaj sprzedał na przykład to. Czemu by nie? Cyk, sprzedajmy. Mogę? Możemy. I chyba teraz możemy od niego kupić tą broń, prawda? Prawda. No, zakupmy. Kurczę, wygląda fajnie. Zresztą nie widzę też, na co innego miałbym wyznaczyć te pieniądze. Nie potrzebujemy jakieś, nie wiem, zbierać tego siana. I chciałbym ją też sobie tą broń założyć od razu. Mogę? Pyk. Tak jest, pewnie, że mogę. I myślę, że to będzie fajna broń. Myślę, że to będzie fajne uzupełnienie. Udajmy się jeszcze na miejsce. Znajdźmy tego Hemptona w dokach. No i nie wiem, pokonajmy go czy coś. No bo on się stał tym skalem, tak? Czy tam wampirem, czy kim się stał? Kimś niebezpiecznym. Kryjówka. Nie mogę tu jakiś ustaw znacznik. Szybka podróż? No chyba niekoniecznie. Szkoda w sumie. Brakuje, wydaje mi się, tu szybkiej podróży. 300 metrów to nie jest w sumie jakoś mega też dużo, ale... Super, w sumie nie chce mi się z nim walczyć. Muszę być bardziej ostrożny. Dzida przed siebie i wyjebane. Ale faktycznie sporo ich. Które one mają poziomy, tak z ciekawości? Kurwa, 16. Każdy tu ma 16 poziom? Ty, to duży poziom akurat. To akurat ciężko będzie ich pokonać. Ty no, chyba będziemy musieli popolować trochę na zwykłych ludzi. Tylko zjadać z nich krew, bo inaczej to nie wiem, jak ja bym sobie z nimi poradził. Tutaj nie przejdę pewnie, co? Ty, będzie ciężko, strasznie mi się wydaje, że jakby nieuniknione to jest polowanie na zwykłych ludzi tutaj. Skalę na 17 poziomie. Kurwa. Ciężko fest będzie. Czy ostatecznie ze dwoma tam skalami sobie poradzimy, nie? Jest jakiś większy też problem. Ale no już ciężej będzie z tym, nie? Ciężej będzie z 15 ludźmi, którzy będą biegać. Jeden skal czy dwa to nie jest jakiś problem, ale no. Mega dużo ludzi tam biega i to już jest problem. Żeby nie umarł. Dobra. Się potrafi też teleportać? Chyba tak. Pierdolimy mu tym. Dobra. Może on się ten ziomuś stał kimś innym, kimś więcej niż tylko skalem. Przywódcą skali, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w sumie, co tu się wydarzyło. Podobno się zamienił. To w ogóle strasznie jakaś tu siedziba tych skali jest. Coś takiego. Wygląda jak jakaś siedziba. Stawia opór. Akurat bardzo niedobrze, że stawia opór. Kurwa, ten jest jakiś ulepszony.
Ty, on jest jakiś mega dobry. Czy lepszy niż taki zwykły? Stawia opór za każdym razem, kiedy go próbuję ogłuszyć. Nie wiem, to może zwykłe ciosy chyba, nie? Inaczej będzie ciężko. Tam są trzy kolejne. No, nie no, to kurczę ciężko. Nie wiem, broń poulepszać? Tak jest napisane. Niemożliwe do odczytania, tak jest napisane alfabetem Braille'a, czyli tym alfabetem takiego, co czytałem ludzie niewidomi. Więc ktoś musiałby być niewidomy. Albo niemową być. Wydaje mi się, że ta laska, która nie umiała mówić, tam robiła w kwieciarni, czy tam była kwieciarką? Nie wiem, czy takie słowo istnieje w ogóle. 19 poziomy, Trzeba go się pozbyć. Najszybciej. Pyk. Oj. Ogłuszonko, dam radę na was? Was dam ogłuszyć, no radę. Dobra, jeszcze ciosa temu sprzedajemy. Pyk, bierzemy krew. No i przydałoby się w sumie ulepszyć jakieś umiejętność taka generalnie obszarowa by mi się przydała, bo to ja mam same umiejętności indywidualne i poszczególnym osobnikom zadaję dużo HP, ale tak generalnie jak mnie napadną w czterech, to ciężko jest strasznie. Przyda mi się taka umiejętność, która by zadała wszystkim jakby tym skalom obrażenia albo ludziom po prostu. Pewnie jest taka. Ty to kto jesteś? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Bah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. No ciężko będzie go ocalić, jeżeli sam będziesz martwy, wariacie. A dostałem jakieś doświadczenia. Śledztwo zakończone. To kto jest? Nie wiem, to jakiś gościu po prostu martwy. Tutaj coś ciekawego? Nic, a tu jest jakiś domek. Możemy tu w sumie pokraść chyba jakieś rzeczy. Srebrne lustro. Pewnie będzie dużo warte, jeżeli to sprzedamy. Spróbujemy sprzedać. Plus możemy to tak jak w Wiedźminie się rozkłada też na czynniki powiedzmy pierwsze, czyli że srebrne lustro rozbierzemy potem na srebro, a to srebro użyjemy tak do, nie wiem, ulepszenia na przykład piłę. Najmilsza matko, bez względu na to co mi się przydarzy, zawsze pamiętaj, że twój syn szczerze cię kocha. Wiem, czasami nie pochwalałeś ścieżki, którą w życiu obrałem, ale już tego nie zmienię. Żegnaj najdroższa mateczko. Podjąłem ostatnio straszliwą decyzję. Postanowiłem stawić opór tyranii nielicznych. Wiem, że przyjdzie mi za to zapłacić, ale jestem gotów na wszystko. Jack Gillingham. Nowe śledztwo. A może zostawimy sobie u siebie, co? I opieprzymy na czarnym rynku na przykład. A może w sumie dostajemy jakąś zajebistą nagrodę. Dobra, no śledztwo wykonam później, chciałbym iść teraz tym wątkiem głównym, zresztą jest 50 minut, także tutaj dzisiaj akurat zakończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Oj, bitwa, tylko z kim w sumie? Nikogo nie ma. Nie wiem, dzięki w każdym razie za obejrzenie, widzimy się 14, 16 i o 20 na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, cześć.